Przy ławeczce z rzeźbą Romana Landowskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej zorganizowało spotkanie promujące tegoroczną 16. edycję Festiwalu Twórczości Kociewskiej. Były występy nawiązujące do kociewskiej kultury, prezentacja programu tegorocznej edycji festiwalu oraz słodki poczęstunek. Festiwal Twórczości Kociewskiej imienia Romana Landowskiego to impreza wielowątkowa, składająca się z konkursów, głównie dla dzieci i młodzieży. To konkursy w wielu kategoriach wiekowych, związanych z literaturą twórców pochodzących z Kociewia. Festiwal Twórczości Kociewskiej zainaugurowano przy ławeczce z Romanem Landowskim. Ten pisarz i poeta, wielki orędownik kociewskiej kultury, jest patronem festiwalu. Pomysł na tę imprezę zrodził się w Towarzystwie Miłośników Ziemi Tczewskiej. Prezesem tego stowarzyszenia jest syn Romana Landowskiego, Janusz. To już jest 16. edycja festiwalowa, skierowana głównie do dzieci, młodzieży, szkół, placówek pracy pozaszkolnej. Będą to przede wszystkim, jak zwykle, konkursy w 6 kategoriach. Recytacje poezji i prozy, utwory sceniczne, juwenilia literackie, a także utwory wokalne, prace fotograficzne i prace plastyczne. Także jest szeroka możliwość, że tak powiem, wzięcia udziału w festiwalu, ale i też sprawdzenia swoich własnych umiejętności artystycznych jak najbardziej. Jak co roku wspomagają nam oczywiście nasi współorganizatorzy, partnerzy, jest to Miejska Biblioteka w Tczewie, także Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabryka Sztuk, a także już od wielu, wielu lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Po raz pierwszy od wielu lat zorganizowaliśmy warsztaty dla recytatorów. Odbędą się 30 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej z aktorką, wokalistką Martą Burdynowicz, finalistką jednego z programów The Voice of Poland. Całą imprezę festiwalową zwieńczy gala finałowa 22 listopada w Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 18. Będzie tam swego rodzaju niespodzianka, ponieważ będzie to premiera koncertu autorstwa Adama Wenta, naszego słynnego saksofonisty. Organizatorzy spotkania zadbali o kociewską otoczkę i miłą atmosferę. Były występy dzieci z przedszkola nr 8, także dzieci z zespołu Maki i Modraki, ze szkoły podstawowej nr 4 i młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka, która podczas spotkania częstowała widzów słodkościami. W czasie wojny i pokoju, w czasie głodu i dostatku, w czasie zdrady i miłości, w czasie szlachetnej i najgłupszych wad.